Pani, dzisiaj przychodzę do Was z tagiem 11 pytań o moim pokoju, ponieważ dręczycie mnie pytaniem, czy zrobię Wam room tour. A że ja w najbliższym czasie room tour Wam nie zrobię, ponieważ chcę, aby mój pokój mi się podobał i jak on mi się spodoba, wtedy dam Wam możliwość, aby spodobał on się Wam. Dlatego w najbliższym czasie room tour nie będzie, ponieważ mój pokój nie wygląda jeszcze tak do końca, jakbym chciała, aby wyglądał. Ale stwierdziłam, że może zadowolę Was po części tagiem 11 pytań o moim pokoju. Pierwsze pytanie to, jaki masz kolor ścian w pokoju? Jak pewnie widzicie, mam kolor ścian w pokoju biały, chociaż Wam może się wydawać taki trochę beżowy, waniliowy, taki jak mi. I fakt faktem, że przy najbliższym malowaniu, jak tam właśnie może kiedyś będę ten pokój malować, to właśnie wybrałabym wtedy taki kolor bardziej wpadający w wanilię niż w biel. No ale też teraz jestem zadowolona, nie narzekam. Lubisz swój pokój? Tak, bardzo lubię swój pokój. No i fakt faktem, że ja nie spędzam w nim też jakoś bardzo dużo czasu, bo ja tu takie spędzam tu takie podstawowe czynności typu śpię, ubieram lekcje, odbieram, ubieram się, nagrywam dla Was filmiki i to jest chyba to tylko. Jakoś tak nie spędzam tutaj takiego dodatkowego czasu. Możliwe, że to by się zmieniło, na przykład, nie wiem, gdybym miała laptopa, wtedy może bym sobie siadała na łóżku i coś tam z tym laptopem robiła, a tak to mam komputer stacjonarny w ogóle w innym pomieszczeniu, więc tutaj spędzam tylko takie podstawowe czynności, ale myślę, że kiedyś, jak będę już miała swoje mieszkanie, to urządzę sobie je tak, a szczególnie właśnie swoją sypialnię, że będę tam spędzać większość czasu, że będzie to takie moje miejsce, w którym będę się czuła najlepiej. Co na tą chwilę najchętniej zmieniłabyś w swoim pokoju? Więc czekam na komodę. Na komodę, ponieważ mam jakby zamówioną komodę do tych mebli, które tu stoją, które już chyba kiedyś tak powiedzmy, że widzieliście. Teraz mam jeszcze starą komodę sprzed roku, sprzed starych mebli, no i właśnie ona kompletnie mi nie pasuje kolorem do tych teraz moich nowych mebli, dlatego na nią czekam. Komoda ma być moim prezentem mikołajkowym, ale jest już zamówiona od naprawdę dobrych chyba 2 miesięcy. Ja na nią czekam i właśnie mam nadzieję, że na mikołajki ją zmienię. No a oczywiście jeszcze mam plan zmienić dywan, który też kompletnie mi nie pasuje. No i na ostatnim miejscu łóżko, ale łóżko to jeszcze tak mam plan kupić sobie na żółte i wtedy większość łóżka będzie zasłoniona, ponieważ łóżko też mam takie trochę jakby rude, a meble mam brązowo-waniliowe, więc to nie bardzo mi pasuje, ale to już łóżko, już tak jak naprawdę będę miała budżet na te łóżko. I pytanie czwarte. W przyszłości wyobrażasz sobie inny pokój niż teraz? Tak, tak, oczywiście, że tak. W przyszłości bardzo, bardzo chciałabym mieć taki właśnie swój przytulny pokój. Najchętniej w kolorach białych, w kolorach takich pudrowych, beżowych. Oczywiście biorę tutaj pod uwagę pokój jakby już jak będę miała swoje mieszkanie, bo tutaj no, stąd raczej wyprowadzę, ponieważ nie mam gdzie studiować w moim mieście. No i jak się właśnie wyprowadzę, to mam zamiar sobie zrobić taki, jak już kiedyś kupię swoje mieszkanie, właśnie taki przytulny, pudrowo-biało-różowy pokoik z właśnie jakimiś takimi mięciutkimi rzeczami, z magazynami, z pewną ilością świec, z 10 poduszkami na sofie, na łóżku. Mam takie marzenia i tam na tym łóżku by sobie leżał laptop, taki srebrny albo biały laptop. To jest takie moje marzenie z Tumblera i to chyba ma właśnie większość nastolatek takie marzenia w takim pokoju. Czy dekorujesz swój pokój na święta, na przykład na Boże Narodzenie? Nigdy tak nie robiłam, chociaż pojawiały się takie akcenty typu, że na przykład na stoliku zamiast świeczki stawiałam sobie choinkę, ale no wiecie, to jeden akcent na cały mój pokój, więc to prawie w ogóle nie był ten akcent widoczny, ale w tym roku właśnie postanowiłam, że trochę bardziej udekoruję mój pokój i mam właśnie mam zamiar właśnie zrobić taki taki filmik o dekorowaniu właśnie świątecznym pokoju, tylko że na razie prawie w ogóle żadnych rzeczy nie mam na to dekorowanie i
budżetu również, więc muszę nad tym pomyśleć, muszę namyśleć się, co zrobić, ale mam właśnie zamiar taki filmik zrobić, takie DIY też, więc pomyślimy. Mam nadzieję, że taki filmik byłby dobrze przyjęty. Opisz swój pokój w dwóch słowach. Mój pokój jest waniliowo-czekoladowy. Tam w większości, powiedzmy. Kolejne pytanie. Jakie wolisz meble? Białe drewniane czy czarne? Białe. Jeśli już miałabym wybierać, to wolę meble białe niż czarne, ponieważ białe tak jakoś optycznie powiększają pokój. Twój pokój jest duży czy mały? Znaczy, nie jest to taki najmniejszy pokój, no ale nie jest to też pokój duży, więc tak ja bym bardziej powiedziała, że to jest taki pokój średni. Wolisz okna dachowe czy z balkonem? O Jezu, jak ja bym miała wybierać, to ja bym chciała mieć swoją sypialnię z balkonem. Na balkonie czerwone kwiatki i widok na jakieś duże miasto. Znaczy, może nie na takie duże miasto, jakim jest Nowy Jork, ale na przykład na, nie wiem, na Stare Miasto, Pragi, albo na Wenecję, albo na Paryż. Jezu, to by, ja bym miała... Och! Ja bym po prostu nie wychodziła z tego mieszkania, nie wychodziła z tego pokoju, z tego balkonu i bym tam cały czas siedziała i piła kawę. Drzwi do twojego pokoju są zamknięte czy otwarte? Powiem wam, że oczywiście jak nagrywam, to są zamknięte, ale tak normalnie na co dzień są one przymknięte, żeby tak się była wymiana powietrza, ale właśnie nie, zamknięte nie są, bo tak zaczyna się w tym pokoju robić dosyć duszno. I ostatnie pytanie, czy to podoba ci się tak, jak masz teraz w swoim pokoju? No, powiem, mi się podoba. Podoba mi się ta ściana i ta ściana, natomiast tamta ściana mi się nie podoba kompletnie i jakby podłoga też mi się nie podobała, w sensie dywanu, więc tak pół na pół. No ale nie narzekam, bo lepsze to niż meble, które tam miałam rok temu, które były bardzo dziwne. Okej, no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że troszkę się o tym moim pokoiku dowiedzieliście i już dałam wam jakiegoś takiego pstryczka, taki zamysł, jak ten mój pokój może wyglądać w roomturze. Jeśli chodzi o ten filmik taki o dekorowaniu pokoju na święta, to z chęcią... z wielką pozytywną myślą, mam nadzieję, że bylibyście chętni na taki filmik, więc piszcie w komentarzach i ja się z wami żegnam. Do następnego filmiku, pa pa!